10 osób spotkało się na studiach podyplomowych krakowskiej ASP. I właśnie te 10 osób postanowiło zrobić wspólną wystawę. Jeden z kolegów rzucił temat polski realizm kapitalistyczny i te obrazy, które można oglądać w hotelu Galaxy, są właśnie specjalnie namalowanymi pracami na tę wystawę. Troszeczkę chcieliśmy ogołocić tą wizję wspaniałego świata, który się pojawia w katalogach, w reklamach. Chcieliśmy pokazać, że ten świat jest pusty, że właśnie z niego wyziera ta samotność, ta izolacja, że ludzie tak naprawdę nie znają siebie, nie tworzą relacji, tworzą relacje z wirtualnymi bytami i przez to być może są nieszczęśliwi. Operujemy językiem perswazyjnym, bo reklama operuje właśnie takim językiem. Językiem zrób, kup, bądź taki. Czyli też w jakiś sposób narzuca nam się wizję świata. To jest nasza wspólna pierwsza wystawa, ale ten temat już zadziałał, że tak powiem, bo mamy uzgodnioną następną wystawę w Warszawie.